Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w Czarnkowskim Amfiteatrze. Finał Ziemi Czarnkowskiej 2009. Dajcie nam trochę praw na początek. A piosenką pod tytułem Nad Srebrnym Potokiem powitała Państwa Marta Brudka, laureatka pierwszego miejsca powiatowego konkursu piosenki Stań i Śpiewaj. Konkursu, który zainaugurował w czwartek obchody Dni Ziemi Czarnkowskiej. A potem był piątek. Tak, brawa dla artystki, laureatki. Ja mam dziwny odsłuch, Michale, zrób coś. A potem był piątek i młodzieżowy zawrót głowy z koncertem zespołu DAB. A potem wczoraj wszyscy najpierw patrzyliśmy w niebo, bo prognozy nam jakoś nie wróżyły sukcesu. A kto z Państwa był, to widział, że jakoś to wszystko się pogodowo ułożyło, a gwiazda wieczoru Maria Rodowicz dała z siebie wszystko. A dzisiaj finał, czyli spotkanie w Czarnkowskim Amfiteatrze, nie tylko tutaj na scenie z programem artystycznym i kulturalnym, do oglądania którego Państwa gorąco zapraszamy, ale także z wieloma rzeczami, które dzieją się na zapleczu amfiteatru. Jeżeli znajdziecie chwilę wolnego czasu, to zapraszamy tam z tyłu. Naprawdę sporo interesujących, ciekawych rzeczy się dzieje, które na pewno warto zobaczyć. Będziemy o tym mówili trochę później, tylko dlatego, że za kulisami całe stado smerwów już się grzeje i nie mogą się przedostać na główną trybunę i scenę, więc nie będziemy przedłużać. Powiem tylko, że tutaj obok pod namiotem z napisem Powiat Czarnkowsko-Strzelecki można już teraz kupować losy. Los kosztuje 3 zł i wszystko, co Państwo widzicie tutaj koło, oprócz głośników i świateł, jest do Państwa dyspozycji z pięknym telewizorem ufundowanym przez Bank Spółdzielczy, z rowerem, z mnóstwem różnych sprzętów gospodarstwa domowego. Kupujcie losy, jak tylko Wam tam zostało parę złotych, to bardzo proszę, abyście rzucili do puszki. Wiadomo, że musimy zbilansować te dni, aby w przyszłym roku można było kontynuować taką formę zabawy dla Państwa. Proszę Państwa, zaczynamy część artystyczną. Jakie gwiazdy by nie gościły w Czarnkowie, jakie zespoły by dla Państwa nie grały, to zawsze niekłamaną sympatię i wielką radość i burzę oklasków budzą najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. Bardzo się cieszymy, że zawsze możemy liczyć na przedszkolaków, na dyrekcję przedszkoli i panie opiekunki, które zawsze chętnie w Czarnkowskim Amfiteatrze występują razem z dziećmi. Jestem przekonany, że te dzisiejsze prezentacje czarnkowskich przedszkolaków jak zwykle wzbudzą u Państwa burzę oklasków. Rozpocznie przedszkole miejskie numer 1, Bajkowy Świat. I tak jak było powiedziane wcześniej, będzie to grupa smerfów. Są to dzieci 3-4-letnie, które wystąpią w tańcu My Jesteśmy Smerfy Małe. Dzieci do występu przygotowały pani Hanna Kijanka, Joanna Góral-Przesłańska oraz Hanna Łazowska. Powitajcie najcieplej jak możecie grupę smerfów. Zapraszamy do zabawy.